Pojechałem do Londynu, przysłowiowo na zmywak, gdzieś tam pracowałem na magazynie, na nocne zmiany, na zmywaku trochę i tak dalej. Zbrałem to, co było, no najniższa krajowa po to, żeby tylko się utrzymać. Dorabiałem po prostu do tego, żeby przeżyć, żeby od tego pierwszego do pierwszego starczało na rachunki. Ceny w Anglii były naprawdę wysokie, jeśli chodzi o mieszkanie, o przetrwanie. Okazało się nagle, że mogę tam studiować. To nie jest aż tak trudne, żeby jakby dostać się na tą uczelnię, jak mi się wydawało. Stwierdziłem, co mi szkodzi, zaaplikuję, jak najwyżej się nie dostanę. No i przyjęli mnie.